Uwielbiamy Cię, Panie, z obecnym w Najświętszym Sakramencie. Oddajemy Ci chwałę, hołd, uwielbienie i chcemy wyrazić wdzięczność za to, co uczyniłeś dla nas na drodze krzyżowej i za to, że nieustannie jesteś z nami. Tchnij w nas swego ducha, ożyw nasze serca i ześlij obfitą łaskę. Daj łaskę, byśmy pojęli Twoją niepojętą miłość. Daj łaskę, byśmy otwarli się na to, co chcesz uczynić. Ty sam prowadź. Pozdrawiam wszystkich kapłanów z księdzem parolatem, wszystkich Was obecnych, także i dzieci, które są i uczestniczą, bo to jest nadzieja Kościoła. To jest piękny czas i cieszę się, że przychodzicie tutaj, że nie zrażacie się. Moglibyście co innego robić, a tutaj przychodzicie, bo chcemy trwać przy ranach Pana Jezusa. Chcemy zanurzyć się w Jego obecności. Chcemy zanurzyć się w Jego niepojętej miłości do każdego z nas. Nie jest to łatwe, bo to jest trudna sprawa. Męka to jest trudna i to nie jest takie łatwe, to nie jest przyjemne. Niektórzy na przykład boją się pogrzebów i wyjeżdżają z wioski. Kiedyś miałem taką osobę, która wyjeżdżała, był pogrzeb, bo ona nie mogła znieść dzwonów. Nie mogła znieść też myśli o przemijaniu. Ja wiem, że człowiek by chciał, żeby jak najwięcej osób było, chodziło, ale po prostu zobaczcie, kiedyś w katedrze bardzo często były koncerty. Nawet i w piątek, nawet rockowe koncerty, w sobotę. Raz u pewnego podszedł mężczyzna do proboszcza, mówi: proszę księdza, ja byłem w Hiszpanii. Ja tam i widziałem, że tam są kościoły takie z ołtarzami obrotowymi, że w tygodniu są koncerty, są różne teatry, a w niedzielę tylko się naciska guzik i wyskakuje ołtarz i ambonka. Boże księdza, ale by to młodzież ściągnęło. Ale była frekwencja. Ten patrzy na niego. Chyba coś pan nie zrozumiał, o co chodzi w kościele. Gdyby Panu Jezusowi chodziło o tłumy, to wziąłby klaunów, ale byłyby tłumy. Albo jakiś zespół by ściągnął, ale by była sensacja, no po prostu byłaby frajda niesamowita. A Pan Jezus nie wziął, mało tego. Kiedy przychodzą tłumy i rozdaje chleb, chcą go wołać królem, a za chwilę mówi, że musi pójść na mękę. I wtedy odchodzą. Przecież czy nie lepiej rozdawać chleb? Czy nie lepiej zająć się rozdawnictwem podarków? Panie Jezusie, o to nie chodzi. I to nie jest istotą naszego życia. Kto chce i za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Dlatego Panie Jezusowi nie chodziło o liczby. On chce, abyśmy przygnęli do Niego sercem. Zaproponowałem Wam Księgę Sędziów. Nie jest łatwa księga, bo przychodzą osoby, mówią: proszę księdza, no ciężko, wszystko inne czytam, ale tego nie da rady. Nie da rady, niech mi ksiądz nakaże. Ja nie mogę nakazać. To jest Twoja wola. Takie to ciężkie i takie to trudne. Wszystko inne czytam, ale nie to. Musimy wiedzieć, że Pismo Święte jest trudne i dlatego przyszła nam łaski Ducha Świętego. Są pewne rzeczy zakodowane, są pewne rzeczy ukryte. Siedem pieczęci, jak mamy w Apokalipsie Świętego Jana. Jest przedstawione wiele razy w sposób alegoryczny i dlatego trzeba się pochylić w pokorze. I jeżeli czegoś nie rozumie, to prosić: Panie, daj łask. Daj światło, pomóż mi, pomóż mi. Księga Sędziów, kiedy naród wychodzi z niewoli egipskiej, Bóg ich wprowadza do ziemi obiecanej, do ziemi Kanaan. To jest ich miejsce, ale tę ziemię muszą jeszcze zdobyć i dlatego muszą zdobyć Jerozolimę, muszą zdobyć Hebron, muszą zdobyć Negeb, muszą zdobyć te ważne miejsca, które pomogą im uświęcić siebie.
które pomogą im zbudować wspólnotę, które pomogą im także i trwać na samotności, bo to są ważne elementy życia duchowego każdego wierzącego. Ważne, istotne elementy. I dlatego mamy przedstawione tam, jak oni walczą i niektórzy się zrażają, no takie tam same walki, same po prostu zabijania. Nie mogę tego czytać. Ziemia obiecana jest dla Izraelitów, narodu wybranego celem życia i tam mają się rozwijać, tam mają się zbawiać. I myślę, tego chcemy wspominać, to co było kilkanaście wieków, z 15 może więcej wieków temu. Co jest Twoją ziemią świętą? Co jest Twoją ziemią obiecaną? To jest ważne, by w tym tekście znaleźć samego siebie i znaleźć swoją drogę do Boga. Odnaleźć się właśnie w tej księdze. To jest bardzo istotne i to bardzo ważne, bo czy Ty będziesz jako pracował w biurze, czy jako sprzątaczka, to nie jest najważniejsze. Ważne, byś się zbawił. Niektórzy mówią, ksiądz ciągle straszy i tylko krzyczy. No jak tutaj po prostu się przeżywać spokojnie, kiedy mąż do kościoła nie chodzi. Można spokojnie spać, kiedy mąż nie chodzi, kiedy dzieci nie chodzą, kiedy po prostu połowę osób nie chodzi do kościoła, przychodzi pogrzeb, nie wiedzą nawet kiedy była komunia święta, kiedy była spowiedź, może kilkadziesiąt lat temu. Można się cieszyć i weselić, kiedy ludzie idą na zatracenie, kiedy ludzie po prostu nie wiedzą, co jest ich celem w życiu, tylko zjeść chleb i przespać się, tak jak miał tutaj ksiądz Rafał na koszulce. Wyspać się, dobrze zjeść i odpocząć. To jest Twoim celem w życiu. My przychodzimy, bo chcemy czegoś więcej, chcemy odkryć Ziemię Świętą. Co jest dla mnie Ziemią Świętą? Co jest dla mnie Ziemią Świętą? Kiedyś w Zambii misjonarz odwiedził siostry zakonne i tam spotkał siostrzyczkę, która bardzo młoda, ale szlochała i była taka speszona. Co się siostro stało? A proszę ojca, mija 25 lat mojej pracy w zakonie i zorganizowałeś siostrzyczki wyjazd do Ziemi Świętej, ale mnie pominięto. Pominięto mnie. Wszystkie inne pojechały, ja zostałam. Co siostra robi? A tutaj pracuję z dziećmi, tymi niepełnosprawnymi. Lubi siostra tę pracę, bardzo lubię i te dzieci. Dla mnie to jest sensacja, to jest fantastyczna sprawa. Siostro, niech się siostra nie martwi, to jest dla siostry Ziemia Święta. Tu się siostra uświęca. Gdyby siostra pojechała do Ziemi Świętej, to jeszcze może jaki Arab zaczepiał, czy jaki Żyd. Tutaj, to jest miejsce święte, miejsce, gdzie ja zdążam do Pana Boga i to jest dla mnie ważne, by odkryć swoje miejsce. Bo niektórzy mówią, że ja mi się już nie podoba w Polsce, ja po prostu muszę już za granicę. Jedz sobie i szukaj szczęścia, to jest Twoje życie. Ale ważne, by odkryć w swoim życiu, co jest tą ziemią obiecaną, co jest tym miejscem. Tutaj miejsce uświęcone obecnością świętego Jana Pawła II, obecnością świętego, obecnością Bóg, który przygarnia mnie, ilekroć zbliżam się do kraty konfesjonału. Uświęca mnie, kiedy go przyjmuję w komunii święt. Czyż to nie wielkie szczęście, niewielka radość? Czym się Pan odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosłem kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Pan Jezus jeszcze mówi, że Ziemia Święta to jest również moje serce. Bym uświęcił swoje serce, swoje wnętrze, bo tam jest wiele grzechów kananejskich. Bo to serca pochodzą. Nierząd, kradzież, nieuczciwość, kłamstwo, zabójstwo. To serca pochodzą. I dlatego wewnątrz serca toczymy walkę. Niektórzy mówią, że w Piśmie Świętym tylko jest walka. Ileż trzeba stoczyć
wewnątrz swojego serca walki, żeby znaleźć pół godziny na adorację Najświętszego Sakramentu, czy na mszę świętą, bo to też, proszę księdza, miałem pójść na mszę świętą, przyjechała rodzina, przyjechała koleżanka, no i nie było. I walka przegrana. Ileż czasu poświęciłeś przed Najświętszym Sakramentem? Ileż trzeba czasu, żeby wytrwać te pół godziny? To jest walka. Na kręgu spytałem właśnie jednego brata, który wydobył się z niewoli. Ile to cię kosztowało? To mnie kosztowało bardzo wiele. To była walka. My czasem jesteśmy lepsi w kłótni, chociażby z teściową czy z teściem, niż... A tutaj po prostu przegrywamy. Stajemy się bezradni. Stajemy się nieudolni. Kiedy tracimy majątek, to wtedy wychodzimy na ulicę, czy tracimy pracę, to potrafimy walczyć, potrafimy się dobijać. Ale jeżeli chodzi o utratę nieba, to już jesteśmy bezradni. Jesteśmy bezradni, po prostu rozkładamy ręce, nic się nie da zrobić. A przecież każdy z nas jest na tej drodze do nieba. I to jest tylko ten przystanek. Ta ziemia obiecana, którą Bóg daje mnie, tobie, aby wykorzystać każdą chwilę, każdy czas. Tak jak w Księdze Sędziów mamy różne narody, Kananejczycy, Hityci, Amoryci, Jebusyci, Beresyci, ci wszyscy, którzy odciągali Izraelitów od wspólnoty z Bogiem, bo oni chcieli zawładnąć ich sercem. Chcieli zawładnąć ich życiem, wszystko robili, żeby ich wciągnąć w kolejną niewolę. Tak samo możemy mieć w naszym życiu takich ludzi, którzy nas odciągają od Pana Boga. Czasem może być to nawet i ksiądz. Kiedy więcej czasu spędzam z księdzem, niektórzy chcą, szukają tego kontaktu z księdzem, ale w jakim celu? W jakim celu? Co jest celem? To jest ważne, bo te narody są takim obrazem tego, co mnie może odciągać od modlitwy, od zjednoczenia z Panem, od uświęcenia swego serca, od zjednoczenia się z Bogiem. I dlatego tutaj stajemy się czasem bezradni, ale po to, by Bogu to wszystko oddać. Tydzień temu proponowałem wam postać Eglona. Na kręgu powiedziano, że trudno to pozapamiętać. To nie chodzi o to, żeby zapamiętywać poszczególne nazwiska. Ehud i Eglon. Eglon to jest człowiek, który sobie dogadza. Lubi dobrze zjeść, zabawić się. Po prostu nie lubi pracy, nie lubi utrudzenia. Czy w twoim sercu nie ma czegoś podobnego? Nie ma takich tendencji? Profesor Potocki, ksiądz, wybitny biblista, zawsze do nas mówił, ale to nie do was, bo wy jesteście święci. To nie do was, to do innych kieruje. To w moim sercu. Są momenty, kiedy człowiek potrafi naśladować Ehuda, który potrafi pościć, potrafi właśnie trwać przed Panem, potrafi się dużo czasu spędzić z Panem, ale przychodzą następne dni, tygodni, kiedy człowiek chce sobie dogodzić, chce sobie zjeść, już po prostu nie ma czasu dla Boga. Znaleźć ten klucz, co ja mogę skorzystać, z czego mogę zasięgnąć dla siebie, dla swoich rzeczy, dla swojego życia, aby się ubogacić tym Słowem Boga. Nie gad Słowem Boga, kiedy On mówi do ciebie. Dlatego trzeba pochylenia się tej łaski, aby to Słowo Boże przemówiło. Mamy jak refren w Księdze Sędziów, kiedy lud słuchał Boga. Powodziło im się, ale kiedy przestali słuchać. I to nie chodzi o to, żeby oni coś robili, po prostu coś, co jest ponad ich siły. Zaczęli zawierać związki nawet bez ślubu, bez miłości, bez liczenia się z prawem Boga. Zapominali o Panu Bogu, przestawali słuchać Boga, no i przychodziła niewola, tak jak za Eglona było to 18 lat. Ale dzisiaj posłuchamy o kolejnej niewoli, która ich nawiedziła. Po śmierci Ehuda Izraelici znów zaczęli czynić to, co złe w oczach Pana.
I Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował Hasor. Wodzem jego wojsk był Sisera, który mieszkał Haroszet Haggoim. Wówczas Izraelici wołali do Pana. Jabin bowiem miał 900 żelaznych redwanów. Nielitościwie uciskał Izraelitów przez lat 20. Przychodzi kolejna niewola, bo nie zmążali. Ale to się powtarza, kiedy umarł Jozue i jego pokolenie. Przyszło pokolenie, które już nie znało Boga i nie chciało poznać. Dla mnie to jest też, myślę, że znamienne, kiedy żył Jan Paweł II, inna była sytuacja. Kiedy brakło Jana Pawła II, co się dzieje? Co się dzieje z nami? Co się dzieje z ludźmi? Co się dzieje z Kościołem? Kiedy brakło? Kiedy Jozue umarł i umarło pokolenie jemu towarzyszące, lud odwrócił się od Boga. Przestał czcić Boga, przestał słuchać. Papież Pius X 100 lat temu mówi takie rzeczy. Przestrzegał, że szczególnie w ostatnich czasach wzrosła liczba takich nieprzyjaciół Krzyża Chrystusowego, którzy za pomocą nowych, a podstępnych środków usiłują paraliżować ożywcze działanie Kościoła. Dlatego występuje Jabin. On ma 900 rydwanów. Nowoczesny sposób walki. Nowoczesny. Ma pieniądze. A więc on był panem równiny. Miał rydwany, które miały zaoszczenie na końcach. I jak jechał takim rydwanem i wjeżdżał w konie czy w ludzi, to ciął na pół. Ciął na pół. Nie było szans się uratować. Nowoczesna broń. Karol Wojtyła dwa lata przed wyborem na stolicę apostolską w 1976 roku, kiedy był w Stanach Zjednoczonych, objeżdżał miasta, mówił między innymi: stoimy teraz w obliczu ostatecznej konfrontacji Kościoła i antykościoła, Ewangelii i antyewangelii. Jest to próba, którą musi przejść Kościół powszechny, także Kościół w Polsce. I także kiedy był w Fuldzie w 1980 roku, zapytany o znaki katastrofy, mówi, bo Matka Boża w wielu miejscach przestrzega, on nie pominął tego pytania, zatrzymał się i mówi tak: musimy być przygotowani na przyjście wielkich prób w niedalekiej przyszłości, które będą wymagać od nas nawet oddania życia oraz całkowitego daru z siebie Chrystusowi za Chrystusa. Nie ma możliwości, by temu zapobiec. Możemy tylko zmniejszyć ciężar cierpienia. Nie ma możliwości, by to odwrócić. Tylko możemy zmniejszyć ciężar cierpienia. Jabin był wodzem i wszyscy się go bali. Wszyscy się go bali. Lud stał się bezbronny. Na czym polega dzisiaj te ataki na Kościół? Przecież my znamy dobrze ośmieszanie, moherowe berety, czy chociażby trzeba ociosać tych katoli, trzeba czarnych wywieźć na taczka. Przecież to są nasza sytuacja, nasza historia. Przecież nie brakuje ludzi, którzy po prostu wszystko by zrobili, chociażby to, co mówiłem tydzień temu, to, czego doświadczaliśmy także przed naszą świątynią, kiedy już niektórzy odważyli się pisać różne bluźnierstwa. W Stanach Zjednoczonych, kiedy prezydent składał przysięgę na Pismo Święte, jednak w 2015 roku Sąd Najwyższy zatwierdził związki homoseksualne we wszystkich Stanach. Do tej pory był związek mężczyzny i kobiety, a on po prostu teraz udali, że to trzeba, to bardzo, bardzo źle wpływa. To jest szkodliwe, dlatego trzeba to usunąć, wymazać. Przecież te tendencje, chociażby w telewizji brazylijskiej, tu kiedyś mówiłem, że żeby tak przedstawiać sytuację, że dwóch mężczyzn, dwie kobiety to jest lepszy związek, takie robić filmy, takie programy, żeby ludziom wpajać tę ideologię. Co się dzieje dzisiaj?
Jabin był kiedyś, miał po prostu, miał rydwany okute, niebezpieczne, dzisiaj również. Ludzie wykorzystują swoją fortunę, swój majątek po to, aby niszczyć Kościół. Synod w 2014 roku poświęcony małżeństwie, rodzinie, mówi, żeby już nie mówić o związku cudzołożnym, tylko żeby nazwać związek nieregularny. Ale żeby też zachęcał, żeby też zobaczyć, że i w związku bezsakramentalnym, żeby też dopatrywać się znaków działania Bożego. Nawet i w Kościele nie brakuje ludzi, którzy wypaczają naukę Pana Boga. Arcybiskup Fulton Sheen przytacza taką scenę, kiedy zadzwonił do niego znajomy jubiler, proszę przyjść do mnie. I kiedy ten się zgłasza, mówi, że siostry zakonne przyniosły mu 20 kilogramów krzyżyków srebrnych. Mówi, bo to już dzisiaj nam niepotrzebne, bo to jest taka egzaltacja. Dzisiaj trzeba świadczyć w inny sposób. I ten jubiler zapytał arcybiskupa, co się dzieje z twoim kościołem? Co się dzieje? Co się dzieje dzisiaj z nami? I tak można by rozważać na temat małżeństwa, antykoncepcji, bo dzisiaj też po prostu to dzisiaj jest temat pomijany. Skąd tyle chorób nowotworowych, skąd to się bierze, dlaczego? Wiadomo, że powietrze, wiadomo, że żywność, ale to po prostu też, jak człowiek odwraca się od Pana Boga, no to też otwiera się na coś innego. Chciałbym wrócić do Pisma Świętego. W tym czasie, kiedy Jabin panuje, występuje Debora prorokini. To jest ciekawe, bo to jest czas, gdzie rządzą mężczyźni, ale wtedy też i sędzią była Debora i ona Bóg do niej kieruje słowa, aby wybawiła naród, posyła po Baraka. Po Baraka, ten nie chce pójść, boi się, jest tchórzliwy, 20 lat niewoli, nie jest to łatwo. Oni się przyzwyczaili, już nie uwierzyli w moc zwycięstwa, ale Bóg będzie z tobą, mówi. Nie chce się zgodzić, mówi, ale jeżeli pójdziesz ze mną, ja pójdę i z tobą pójdę, ale wiedz, że wtedy przypiszą zwycięstwo mnie, a nie tobie. Powiedzą, że zwycięstwo przyszło przez kobietę. I rzeczywiście Barak zbiera 10 tysięcy mężczyzn i to ciekawe, bo Jabin był panem na równinie. Natomiast normalnie mieli szansę w górach naród wybrany, Izraelczycy. Ale Bóg każe, by zstąpili na równinę. Przecież to było wbrew logice, wbrew taktyce wojennej. Ale Barak z Deborą są posłuszni Bogu. Prowadzają wojsko na równinę. I dochodzi do potyczki, do starcia. Przy czym między wojskiem Jabina a wojskiem narodu wybranego był potok Kiszon. Nagle ten potok, przychodzi wielka woda i potok tak wzbiera, że rydwany nie mogą przebrnąć, toną w błocie. I wojsko Jabina staje się bezradne i wtedy wojsko Baraka pokonuje z łatwością. Ucieka Sisera, dowódca wojsk. Chroni się w zaprzyjaźnionym domu, ale niestety tam jest umęczony tak mocno, że Jael bierze i przebija jego głowę palikiem od namiotu. Dolindo w tej wizji upatrywał znaku Matki Bożej. Pamiętamy objawienie Matki Bożej, to ona zdepcze głowę węża, a wąż niestety, ale dotknie pięty. Maryja jest tą, która przyniesie zwycięstwo, przyniesie ocalenie, dlatego Maryi chcemy zawierzyć ten czas. Prosimy ją, by ona wstawiała się za nami, uprosiła nam łaskę i dobrego przeżycia tego postu i dobrego pojednania się w rodzinie i takiego pojednania też z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. O to poprośmy Matkę Najświętszą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
błogosławioność Ty między niewiastami.